Ewangelia uciera nosa tym, którzy podają konkretną datę końca świata. Ile już było tych propozycji? Dziesiątki? Setki? Czy któraś z nich wypaliła? Udała się? Nie. Dalej żyjemy. Tak, to prawda, że nasza planeta jest coraz bardziej obciążona, ale na pewno nie są to jej ostatnie oddechy. Nie za bardzo myślę o końcu wszechświata. Odczuwam, mam takie przekonanie, że prędzej będzie koniec mojego osobistego życia, a przez to również pewnej koncepcji odbierania i postrzegania Pana Boga. Dlatego zostawiam Ciebie z jedną myślą. Kto pięknie żyje, ten pięknie umiera. I kiedy przejmiesz się tą maksymą, to odejdzie lęk przed śmiercią, bo tak naprawdę wiele zależy od Ciebie.